Profesor Akademii Lwowskiej Ignacy Mościcki opracował nową metodę otrzymywania kwasu azotowego. Zrewolucjonizowała ona przemysł nawozów sztucznych. W 1927 roku prezydent Mościcki wraz z polskim rządem podjął decyzję o budowie zakładów azotowych pod Tarnowem. Pod budowę zostały wykupione dobra folwarcze od rodu Sęgłuszków za ponad 200 tysięcy dolarów. Była to najnowocześniejsza fabryka tego typu w Europie.